Celne trafienia do bramki rywali zaliczyli Patryk Mularczyk w 13 minucie spotkania oraz Bartłomiej Bartosiak w 52 minucie. Po meczu Artur Derbin, szkoleniowiec brunatnych podkreślał, że ten mecz kosztował ich mnóstwo zdrowia. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji. Do samego końca musieliśmy niesamowicie walczyć o komplet punktów. Szacunek dla chłopaków, bo po pierwszej połowie, gdzie ten mecz był trochę niemrawy, wróciliśmy do gry i dzięki tej determinacji i woli walki, zaangażowaniu potrafiliśmy strzelić bramkę na 2-1. I do samego jeszcze końca utrzymać ten wynik. Dziękuję chłopakom za wkład w ten mecz. Kolejne spotkanie 1 września. Bełchatowianie zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Elbląg.